Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. No i gdyby Pan Jezus szukał sensacji, no to rzeczywiście, tak jak wczoraj słyszeliśmy w wczorajszej Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego, że w pewnym momencie już nie mógł przychodzić do miejsca, bo dlatego, że tak wielkie tłumy no były pociągnięte przede wszystkim sensacją, no bo rzeczywiście trąd, chory na trąd i uzdrowiony całkowicie. I tutaj, dlaczego mówię o tym? Dlatego, że dzisiaj fragment ten dalej kontynuuje święty Marek, mówiąc, że owszem, są znaki, ale ten, jeżeli człowiek zauważy tego najważniejszego znaku, to choćby nie wiem, jakie były znaki, nawet bardzo, bardzo, bardzo sensacyjne, to nie dojdzie do tego, co jest istotą. I to jest podobna sytuacja, jakbyśmy na przykład szukali w kościele tylko i wyłącznie jakiegoś sensacyjnego uzdrowienia. Nie wiem, czy czytaliście kiedykolwiek, jest takie uzdrowienie w Santiago de Compostela, dosłownie opisywane, to jest, nie pamiętam, XVI-XVII wiek. Człowiek, który miał uciętą nogę i jest dokładnie opisany ten cud, który siedział, nie pamiętam jaki czas siedział przy wejściu do katedry w Santiago de Compostela, jak pielgrzymi przychodzili, on zawsze prosił ich o modlitwę i tak dalej. I w pewnym momencie zaczął prosić o to, żeby mu noga odrosła, po prostu tak. No i prosił, no i skutek był taki, że rzeczywiście odrosła mu ta noga. I było wielu ludzi, którzy widzieli to przecież, że nie miał nogi, a potem miał nogę, potem pracował jako zakrystianin, w ogóle poświęcił się właśnie w pracy w tym Santiago de Compostela, czyli w miejscu pielgrzymkowym. Do czego to mówię? Żebyśmy pamiętali, że w Kościele były, są i będą cuda, bo dla wielu ludzi jest to potrzebne. Ale pamiętajmy, że dla wielu ludzi nie jest potrzebny cud. Dlaczego? Dlatego, że potrzebne jest wejście w głąb wiary. Dlaczego? Bo wielu ludzi, którzy nawet doświadczyli cudów, okazało się, że ta wiara pozostała na takim, można powiedzieć, byle jakim poziomie. A pamiętajmy, że ten najważniejszy cud, i to naprawdę sobie ciągle przypominajmy, ten najważniejszy cud to jest łaska Boża, spowiedzi Komunii Świętej. To jest najważniejszy cud. I jak człowiek tu nie będzie wchodził w tę tajemnicę, to choćby naprawdę, choćby całą ziemię pozyskał, a na duszy będzie miał kłopot. Dlaczego? Bo ta dusza potrzebuje przede wszystkim Pana Jezusa. Boga potrzebuje, nikogo innego. I dlatego też Pan Jezus właśnie tutaj troszeczkę z żalem, prawda? No żaden znak nie będzie dany. Dlaczego? No bo no jak ja do was nie dotrę, ja, Bóg, Syn Boży, no to choćbyśmy mieli milion znaków, to nic z tego nie będzie. Więc pamiętajmy o tym i starajmy się naprawdę to wykorzystać, ten dar i łaskę, którą mamy, że chociażby nawet w południe możecie przyjść na mszę świętą, przyjąć Pana Jezusa, pokarmić się Słowem Bożym, pokarmić się ciałem Pana Jezusa i iść do swoich obowiązków. To nie jest łaska? I to jaka wielka, że macie akurat teraz ten czas. I druga rzecz, na którą chciałbym z dzisiejszej liturgii, list świętego Jakuba, warto go od czasu do czasu, jak ktoś ma kłopoty z językiem, mówieniem, to warto zwłaszcza drugi rozdział czytać, właśnie list świętego Jakuba. Ale w pierwszym rozdziale tutaj jest napisane coś bardzo ważnego. Wiedzcie, ilekroć spadają na was różne doświadczenia, wiedzcie, że to, co wystawia waszą próbę, wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali i bez zarzutu, niczym nie wykazując braków. Jakie jest nasze najważniejsze powołanie? Księdza wasze wszystkich.
Jakie najważniejsze? Powołanie do świętości, tak? No właśnie, to do doskonałości. I dlatego też proszę się nie dziwić, że święty Jakub przypomina nam dzisiaj także o tym, że żeby dojść do tej świętości, to trzeba być wytrwałym. Wytrwałym. Prosić Pana Boga o siłę, prosić o modlitwę, tak jak on tutaj mówi tego. Proście, proście, bądźcie przy Panu Jezusie. I właśnie ten styl właśnie takiej wytrwałości bycia z Panem Jezusem jest nam potrzebny na co dzień. I być może, że właśnie Pan Jezus potrzebuje was dzisiaj tu i że wy potrzebujecie, może pierwsze, najpierw potrzebujecie Pana Jezusa, ale Pan Jezus też potrzebuje was, żebyście także i innych może umacniali.